Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Kilka dni temu zmieniłem Forda Tourneo Courier na tego właśnie Transita Courier. Niby budy takie same, ale mamy tutaj wersję małego dostawczaka, więc blaszaka, a zamieniliśmy wersję osobową, pięciomiejscową, ze sporym bagażnikiem, na tą właśnie blaszaną dostawczą odmianę. Zacznę może od nietypowej rzeczy, biorąc pod uwagę porę roku i upał teraz w cieniu 32 stopnie, to, że zauważyłem, że mamy zimówki. Wiecie, może park prasowy wyszedł z założenia, że ten samochód zrobi w ciepłym okresie mało kilometrów. One Contact Winter, jak widzicie, to nie jest żart. Zresztą od razu zobaczyłem po bieżniku, typowym bieżniku zimowym, że coś tu jest nie halo. Balonik słuszny, 205/65R16C, tarcza no, zwyczajna, zwykłego rozmiaru, zabezpieczające śruby, co już jest normą dzisiaj, bo amatorów cudzej własności nie brakuje, także mamy tu 5 śrub, jedna zabezpieczająca. No i z zewnątrz samochód przypomina do złudzenia wersję Tourneo Couriera, więc to co dosłownie no, w zeszłym tygodniu, bo pewnie tak opublikuję, wrzuciłem na kanał, to możecie sobie zobaczyć, podlinkowałem gdzieś tam ten test, polecam. Tam się bardziej już roztkliwiałem nad oświetleniem, nad wszystkim. Tutaj powiem Wam o różnicach. No przede wszystkim blaszak, a więc mamy bardzo ładny kolor tego auta. To już jedna osoba, która widziała, powiedziała, nazwała to, cytuję, zarąbistym kolorem. Ten niebieski też mi się podoba, fajny. Buda jak buda, no mały dostawczak, no wiecie z czym to się je. No nie ma się tu specjalnie nad czym rozwodzić. Kratka jest, oświetlenie LED-owe przestrzeni załadunkowej jest. Drzwi tylne, od razu Wam pokażę, dają funkcję w tym nadwoziu opcji, tak jak to w zasadzie w każdym tego typu dostawczaku. Trzeba troszeczkę do przodu te drzwi dać, wtedy podnosimy tą zapadkę i możemy sobie otworzyć oba skrzydła prawie w ten sposób, prawie, bo w niektórych dostawczakach można zrobić dokładnie tutaj prostą linię, równolegle ustawić drzwi względem zderzaka. No tutaj nie ma tego pełnego kąta otwarcia, ale i tak wystarczy. Drugie skrzydło w blokadzie albo też można odblokować. No i przestrzeń załadunkowa, kubatura, no, typowa dla takiej niewielkiej bagażówki. Z dwóch stron mamy drzwi odsuwane na prowadnicy. Haki w podłodze też, które masywne, możemy jakimiś linami, pasami pozapinać. Jest tych haków 6, 2 tu i w środku i 2 na końcu. Co mamy jeszcze w tym samochodzie, czego nie było w poprzednim, w osobowym wariancie? No mamy automat. I powiem Wam, że wolałem skrzynię manualną, co często powtarzam, że w Fordach manuale są po prostu fajniejsze, przyjemniejsze, dają więcej fanu z jazdy. Nie w każdej marce tak to jest. W niektórych byśmy bardzo chcieli mieć skrzynię manualną, jak skrzynia automatyczną, przepraszam, jak skrzynia manualna rozczarowuje, ale w Fordach jeszcze się z tym nie spotkałem, z modelem Forda, w którym by tak było, że chciałbym mieć automat, mając fajnego manuala. Co bardzo jest zaskakujące, bo bardzo, bardzo rzadko to się z ostatnimi czasy zdarza, mamy klasyczny kluczyk, to już w najtańszych modelach Dacia jedynie i w niektórych takich budżetowych konstrukcjach mamy po prostu kluczyk grot. Odchodzimy od tego na rzecz tych dotykowych, przyciskowych, jak w wersji osobowej, którą właśnie przed chwilą miałem w testach i na kanale widzieliście, tam był start, stop engine, przycisk. Skrzynia automatyczna, może powiem Wam więcej w czasie jazdy, żeby nie dublować kwestii. Tu schowek, nie mamy prospektu, jak w Tourneo Courierze. Wszystko rozwiązane tak samo, za wyjątkiem tego, że mamy tylko otwieranie szyb przednich elektrycznych, bo z tyłu mamy blachę, automat zamiast manualnej skrzyni. No i w sumie to wszystko. Kosiarka jak była, tak jest. Szału nie ma, 125 kunia, ponieważ automat jest tylko sprzęgnięty z tą mocą. To nawet nie muszę zgadywać, czy to jest 100 czy 125 koni, bo mamy tu ma automatyczną skrzynię, co od razu nam z konfiguratora mówi, że mamy też 125 kuników. No i co? No, wolałem skrzynię manualną. Po prostu no, niższe zużycie paliwa byłem w stanie optymalnie żonglując biegami zrobić niż tutaj. No też są, jest kwestia jeszcze opon zimowych, więc no wiecie, to nie powiem Wam tego w 100%, czy to musiałbym mieć tu letnie opony identyczne jak w tamtym, no ale generalnie w automacie ciężej jest zrobić dobry wynik spalania niż względem skrzyni manualnej. Z tyłu bęben, podobnie jak w wersji osobowej, żadnych nowości. Jak również dojazdówkę pod podwoziem zawieszoną, w razie czego od spodu będziemy sobie zdejmowali i montowali koło. Po otwarciu maski widok ten sam, co w osobowej wersji tego auta.
ale dzięki komentarzowi jednego z dociekliwych widzów, zobaczcie, co tu jest faktycznie pomiędzy blachą karoserii a kielichami zawieszenia. Są to upchane worki, mam nadzieję, że to będzie widać, z jednej i z drugiej strony, wyciszające to auto. Także ciekawe, prawda? Konkretnej wielkości worki upchane. No dzięki temu w aucie powinno być ciszej. No ale niestety w tym blaszaku, co się dowiecie zaraz we wrażeniach z jazdy, huczy podobnie jak tutaj na wietrzychu. Podobnie. No dobrze, moi drodzy, jedziemy tym blaszakiem autostradą. Myślę, że słyszycie sporą różnicę. Te same zawsze ustawienia poziomów audio, nic nie podbijam w montażu. Także wszystko pasywnie nagrywamy jeden do jednego. 108 na liczniku, według GPS-u 101, a więc 7 km na godzinę, 7 na godzinę przekłamanie. No, mogłoby być troszkę mniejsze. Do 5 na godzinę nic nie dziamam. 4-5 na godzinę spoko przekłamanie, powyżej tam 6-7 to już jest trochę słabo. Przy tych prędkościach, bo jak wiadomo, będziemy lecieć na przykład 140, będzie tam 146 na liczniku, 140 na GPS-ie, no to jeszcze da się to przeżyć, no ale to nieważne. Widać naturalnie, że nie mamy lusterka wstecznego, no bo po co, jak za nami jest blacha z kratą, nic by to nie dało. Jedną rzeczą, którą na pewno zauważyliście, to, że nie prowadzę auta, jest autopilot, czyli adaptacyjny tempomat z asystentem pasa. Mamy lekko skręcającą drogę w prawo, no kierownica sama dba, no jest komunikat trzymaj ręce na kierownicy, co czasami trzeba zrobić, albo patent, znany patent sprzed wielu, wielu lat na butelkę, czego nie polecam oczywiście, butelka w kierownicy. No i samochód jest po prostu głośny, przez blachę, jak to w blaszakach bywa, mimo tych worków, które widzieliście w prezentacji z jednej, z drugiej strony, z lewej, z prawej, no niewiele to daje, bo cały hałas bierze się z tego, co się dzieje za nami. Ten hałas dochodzi za naszych uszu, czyli z tyłu samochodu, nie z przodu. Z przodu szyba sunscreen klejona, laminowana, spełnia swoje zadanie, z nadkoli też przesadnego szumu na tych oponach zimowych nie ma, ale z tyłu masakra. Nawet na początku, jak siadłem do samochodu, ruszyłem, musiałem się zatrzymać szybko, żeby sprawdzić, czy któreś drzwi boczne nie są przypadkiem niedomknięte. No, takie jaja. Jedziemy delikatnie, dlatego, żeby możliwie jak najmniej spalić w czasie tego testu. Sprawdzam, jak ta skrzynia automatyczna, która no, nie daje takich możliwości jak manual, żeby przy odpowiednim żonglowaniu biegami zbić te wyniki do możliwie najniższych. Jesteśmy troszkę zdani na patyka leniucha, na ten układ, który tu za nas trochę decyduje. No ale możemy delikatnie operować przepustnicą elektroniczną nogą, starać się możliwie wykorzystać hamowanie silnikiem, jak tylko się da. No i widzicie, chwilowe zużycie teraz 5,5 mniej więcej, 5,8 przy tych 108 zadanych tempomatowych, tak po płaskim. Troszeczkę górka się pojawi, no to już 6,6, 6,7. No wiadomo, że to będą bardzo wrażliwe. Każda różnica terenu minimalna, to nie tak jak w dieslu, że to będzie od razu mocno się odbijało na tym chwilowym spalaniu. No dlatego, tak jak w przypadku osobowej wersji mówiłem, że Tourneo Courier i Transit Courier, no najlepszy byłby tu dieselek, niedużej pojemności. Ja nie mówię, że to musi być zaraz 2.0 jakieś, ale jakby nawet było te 1,5 litra w dieslu z doładowaniem, to myślę, że świat i ludzie i dynamika przy wyprzedzaniu i zużycie paliwa, nie trzeba by tak dziadować przy 140, możliwie jechać te 101 według, jak ciężarówka niemalże, jak 125, jak czuję się, jakbym jechał. No ale z doświadczenia, z moich testów, nie ma dla mnie to żadnego problemu, mogę tak jechać i 50, i 100, i 200 km, jak chłopaki w ciężarowych autach, żaden problem, nie mam problemu z tym, że mnie nosi i muszę cały czas deptać, bez autostrada, nie. Co ciekawe, też zobaczyłem, że mamy podgrzewane lusterka na ekranie. Z tego, co pamiętam, w Tourneo Courierze nie było tego symbolu lusterka. Były podgrzewane siedzenia, podgrzewana kierownica, ale tu mamy podgrzewane lusterka. Mamy też bliss wolwowski, czyli w Fordzie po prostu martwa strefa, która się wyświetla na lusterkach. No fajna rzecz, nawet w takim krótkim dostawczym aucie przydaje się, na pewno nie przeszkadza. Lusterka są duże, jak mówiłem, w wersji osobowej takie same jak w wersji dostawczej, no wszystko takie samo, Buda, nie licząc tej blachy, to wszystko jeden do jednego. Fajne gumowe dywaniki pod nami, a nie jakieś materiałowe. No i zobaczcie, jak wyglądają statystyki na razie. Ciśnienie opon sobie też ustawiłem, bo bardzo lubię te fordowskie
fordowskie systemy FordSync, które dają możliwość wyświetlenia wszystkich informacji, konfiguracji. To ładnie graficznie jest przedstawione, podoba mi się. 261 w tej trasie drugiej, a od odbioru 282,3 km, 5,9 spalanie. No ale robię co mogę. Widzicie, te średnie prędkości tu 68, średnia tu 70. Robię co mogę, żeby ten wynik był możliwie jak najniższy. Ale w tak głośnej budzie nawet bym nie chciał lecieć 130-140, bo mogę sobie przy tej prędkości jeszcze względnie w warunkach możliwego odbioru posłuchać czegoś z systemu audio, a tak już jeszcze bym dodał te 20-30 na godzinę więcej i byłaby miazga. Więc to tyle. Na razie lecimy. Fajny kolorek auta, w lusterkach też słoneczko świeci. Lamelki, które mnie zawsze wkurzają w testach. Niektóre auta mają te lamelki może minimalnie grubsze, gęściej rozstawione, nie wiem. No ja przy mojej asymilacji oka i astygmatyzmie no nie jestem fanem tych lamelek. Dziadostwo jest... Jeśli i tak nie zobaczycie tego na nagraniu, ale są te spiralki. No. Wolałbym te już patenty nowocześniejsze z warstwą srebra i grzaniem przezroczystą szybą. Bo podgrzewana szyba super na zimę, na jesień. Naprawdę fajnie, jak schodzą temperatury i mamy szron, lód, czy nawet parę, to jest fajna, bardzo fajny feature. Przekłamanie przy 120 licznikowych wynosi 8 km na godzinę, potem się też wyklarowało, że przy 110 też mamy 8 na godzinę przekłamania, więc no trochę sporo, troszeczkę sporo, no ale cóż. Lekko z górki, 7,1 przy tej prędkości, chwilowe zużycie paliwa 7,2, ale jedziemy troszkę w dół. No, żeby tu osiągnąć wyniki identyczne do tych, które zrobiłem w skrzyni manualnej, muszę jechać po drogach krajowych trochę wolniej, troszkę jeszcze bardziej, jakbym wiózł nitroglicerynę, się zachowywać, no i bardziej się starać. Ale te wyniki na poziomie 5... Średnie spalanie kilkuset kilometrów po Polsce 5,8 do zrobienia w takiej dziadowej jeździe 5,7, 5,8 jest to realne, natomiast nie jest to jazda dla każdego. Przypominam, że tylko teraz przez moment jadę szybciej, a autostradą nawet jadę z GPS-owymi 100-101 na godzinę przez cały ten odcinek, a po krajówkach to jadę 70-80 realnie max i to jest trochę jazda cierpiarza, jak się zapewne domyślacie. Ups. Autostradowy klimacik. Moi drodzy, no wracam do siedziby Ford Polska zwrócić kuriera, transita kuriera do parku prasowego. Jeszcze przede mną około 100 km, jak widzicie zabudowa, to zwalniamy. 521,2 km zrobione ze średnim spalaniem 6,0, średnia 66 na godzinę. Dokładnie tak samo wygląda poprzedni licznik, znaczy ten krótszy licznik, gdzie jest tylko 190 natłuczone, 191 za moment pyknie i też jest 6,0 przy średniej 60. Tak więc te 6 litrów z kropeczką 6,0 na wersję 1,0 EcoBoost z automatem to jest powiedzmy takie no, realne zużycie paliwa, gdy jedziemy, uwaga, niezaładowaną budą, bo jak dowalimy setki kilogramów, to na pewno to spalanie wzrośnie. Szczególnie, że wiemy, że benzyna jest bardziej wrażliwa na kilkaset kilogramów obciążenia niż diesel. I właśnie a propos diesla, chciałem Wam powiedzieć, że sprawdziłem konfigurator, opcje, jakie można wybrać w tym samochodzie, przede wszystkim opcje silnikowe, no i na szczęście, w przeciwieństwie do Tourneo kuriera, którego miałem bezpośrednio przed tym samochodem w testach, tam jest tylko benzyna, możemy wybrać wariant z benzyną manualną skrzynią, chyba automatyczną też, natomiast na pewno nie ma w konfiguratorze diesla 1.5. A jest ten diesel w dostawczej wersji, więc przynajmniej chwała Fordowi za to, że gdy ktoś chce mieć mikrociężarówkę, nazwijmy to, czyli auto dostawcze jako woła roboczego, może wybrać silnik diesla wysokoprężny, jeszcze jest w ofercie. I myślę, że jeżeli komuś nie przeszkadza brak automatu, bo tam niestety możemy mieć tylko skrzynię manualną, ale dzięki temu jeszcze lepsze wyniki spalania wykręcimy, podobnie jak to mówiłem już w tym teście, że w Tourneo kurierze miałem manualną skrzynię z tą samą mocą silnika 1.0 i tam byłem w stanie zejść z tym spalaniem
spokojnie poniżej 6 litrów, a tu jadę wybitnie dziadowo. Nie, wcale nie jadę szybciej, jedyną różnicą jest to, że mam teraz na pace załadunek, który będę przez całe miasto, wyjątkowo na moim enduro, będę się przeciskał, nie na malutkim składaczku, jak to zawsze. Także teraz będzie wygodniejszy przejazd na balonach wielgachnych ze wsparciem z baterii, także trochę sobie poszaleję tam po Wawie pierwszy raz. Z Wiochy zabrałem moje enduro. No i chcę Wam jeszcze powiedzieć odnośnie tego, co mam za sobą. A więc tej kraty, widzicie, że ją zapchałem tekturą, dzięki temu jest wyraźnie ciszej i polecałbym to zrobić każdemu, kto nabędzie to auto, kto weźmie w leasingu, zakupi, wszystko jedno, po prostu będzie nim na stałe jeździł, żeby sobie wyciszyć tą ścianę grodziową, żeby tą kratę z tymi dziurami, bo wszystko z tego blaszaka idzie, no chyba, że ciągle mamy totalnie załadowane auto, wtedy może naturalnie będzie wyciszone lepiej przez bagaż i załadunek, ale nadal wydaje mi się, że pierwszym elementem będzie wyciszenie tego, bo z przodu auto jest wyciszone poprawnie, a z tyłu niestety cała blacha nam idzie w kabinę. W przeciwieństwie do wersji osobowej, gdzie było dużo ciszej, tu jest trochę słabo. No więc, moi drodzy, chyba wszystko Wam powiedziałem. Bardzo fajny samochód, świetnie mi się go prowadzi. Życzyłbym sobie tylko tyle, żeby auto nadal nie kosztowało dużo i powiedzmy, że nie kosztuje, żeby te ceny zostały możliwie na niskim poziomie, a życzyłbym sobie, żeby była wyraźna różnica względem wersji osobowej, którą miałem niedawno, a w cenniku nie widzę tej wielkiej różnicy. Tam około 120 tysięcy brutto za tamtą wersję Active, o ile czegoś nie przekręciłem, 120 parę może. Tutaj około 120 z tą automatyczną skrzynią wyjdzie, bo netto tam wychodzi, nie wiem, 80, ileś 90, ileś netto plus VAT. Wiadomo, że jeszcze są opcje, jest to wyższa wersja wyposażenia, nie jest to Golas, więc ta różnica w cenie praktycznie jest niezauważalna, a jednak w blaszaku, no oczekiwałbym, że blaszak będzie wyraźnie tańszy od wersji osobowej. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o moje marudzenie, z reszty jestem bardzo zadowolony, bardzo lubię Fordy, jak już nieraz mówiłem, jestem fanem tych samochodów, prowadzą się świetnie. Niezależnie od tego, jakim modelem Forda jeździmy. Jeśli chodzi o bezawaryjność, może nie są to najlepsze auta świata, nie jest to Lexus w statystykach bezawaryjności, ale wiecie, no zależy, jaką jednostkę się wybierze, jaką skrzynię, jak się będzie eksploatowało auto, to wszystko też zależy od tego, jak użytkownik dba o samochód. Nie zawsze, ale często. To by było wszystko. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Ja już niebawem włączam się na tranzytówkę, na główną drogę z tych mniejszych dróg, bezpieczniejszych. Wjeżdżamy na większy ruch. Tak więc to by było wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych testach. Dajcie znać, co myślicie o tym aucie. Czy Wam się podoba? Może jeździcie? To podzielcie się swoimi opiniami, uwagami w komentarzach. A tymczasem to już wszystko. See ya!